Chciałbym wam przeczytać opis naszego kościoła z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To jest oczywiście opis pierwszego kościoła. To jest opis tego, co zaczęło się 2000 lat temu w dniu zesłania Ducha Świętego. Wtedy zaczął się Kościół Jezusa Chrystusa i to jest opis tego Kościoła. Zobaczcie, mamy tu ludzi pozbawionych egoizmu. Ludzi, którzy wszystko mieli wspólne, którzy codziennie, jednomyślnie spotykali się po domach, dzielili się chlebem, wieczerzą. To byli ludzie, którzy ze zbuntowanych, niezależnych od Boga ludzi zostali przemienieni w ludzi napełnionych bojaźnią Bożą, którzy mieli głęboki szacunek do Boga i głęboką miłość, która nie pozwalała im grzeszyć więcej, która pozwalała im żyć świętym życiem. To jest opis ludzi, którzy zanurzeni są w Słowie Bożym, w nauce apostolskiej i zanurzeni są w modlitwie. To, co przed chwilą przeżywaliśmy, czas modlitwy, czas uwielbienia, to jest opis Kościoła Jezusa Chrystusa, takich ludzi zjednoczonych, pełnych miłości do siebie nawzajem. I pisze tutaj, że codziennie Pan przymnażał liczbę tych ludzi. To jest też opis naszego Kościoła, ale co takiego się stało, zanim ci ludzie tacy się właśnie stali? Jak to się stało, że mamy tutaj opis takich ludzi, zupełnie przemienionych, niezwykłych? W tym dniu, w którym zaczął się Kościół, dniu zesłania Ducha Świętego, miało miejsce pewne niezwykłe wydarzenie, które zgromadziło tłum ludzi. Tłum ludzi zbiegł się, ponieważ działo się coś niezwykłego, a tak zwykle mamy, że jak dzieje się coś niezwykłego, no to bardzo szybko znajdują się gapie i zainteresowani, po prostu jesteśmy ciekawscy i dobrze, że tacy jesteśmy. I w tym dniu apostoł Piotr wystąpił ze swoim pierwszym publicznym kazaniem. Po raz pierwszy widzimy Piotra, który został napełniony Duchem Świętym. To już nie jest ten Piotr chojrak, niezależny, skupiony na sobie. To jest już zupełnie inny Piotr. I on mówi pierwsze swoje kazanie. I tu mamy początek drogi tych ludzi, ponieważ ci ludzie, którzy się zbiegli, to byli tacy sami ludzie jak my. Z takimi samymi problemami. Tacy sami egoiści, tacy sami niezależni, zadufani w sobie i tak dalej. I oni zbiegli się i słyszą takie słowa. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Początek tej drogi przemiany
następuje w miejscu bardzo dramatycznym. Ci ludzie właśnie się dowiedzieli, że są winni śmierci Syna Bożego, że to oni zabili Jezusa Chrystusa, Mesjasza, na którego od pokoleń czekali. To są przecież Żydzi, którzy dobrze wiedzieli, że Bóg obiecał Wybawiciela, Bóg obiecał Mesjasza, kogoś niezwykłego, kto wyzwoli Izrael. I oni od pokoleń czekali na Niego. Wyobrażali Go sobie w jakiś tam swój sposób, ale czekali na Niego. I teraz dowiedzieli się, że właśnie tego Mesjasza, tego Wybawiciela zabili, ukrzyżowali. Więc przerażająca informacja dla tych ludzi. Wyobrażacie sobie, co oni musieli odczuć? Bóg obiecanego Mesjasza przysłał, a my zamiast Go uwielbić, zamiast Go, nie wiem, za Nim pójść, wydaliśmy Go na śmierć, na krzyż i mamy udział w Jego śmierci. To sprawiło, że ci ludzie przerazili się. Więc początek przemiany ludzkiego serca ma miejsce w przerażeniu. Przerażeniu nad swoim własnym stanem, nad stanem swojego serca i nad swoją postawą. I kiedy oni się tak przerazili, czytamy dalej, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? To przerażenie popchnęło ich do zadania właściwego pytania. Co teraz, co mogę zrobić? Czy jest dla nas jakiś ratunek? Czy Bóg nas teraz chyba już po prostu zniszczy? Jak tak obeszliśmy się z Jego Mesjaszem, to chyba już nie ma dla nas żadnego ratunku. Ale okazuje się, że jest ratunek. Więc początkiem drogi przemiany jest przerażenie własnym stanem i zadanie pytania, co mam w takim razie zrobić? Co mam robić? I czytam dalej. Piotr do nich rzekł: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj Piotr przedstawia drogę zbawienia. Drogę zbawienia dla człowieka, drogę ratunku dla każdego człowieka. I potem dodaje, że obietnica ta odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Więc zobaczcie, od czego zaczyna się ta przemiana, której efektem jest Kościół, o którym na samym początku przeczytałem. Zaczyna się od przerażenia własnym stanem. Zaczyna się od zrozumienia: wszystko, co dotychczas myślałem o sobie, o Bogu, o swoim życiu, o celu, dla którego tu jestem, wszystko to jest złe, wszystko to jest niewłaściwe. Muszę zawrócić z tej drogi. Życie, które dotąd prowadziłem, nie ma sensu. Nie mogę tak dalej żyć. Muszę się nawrócić. I kiedy człowiek przeżywa opamiętanie, kiedy dociera do niego, jak zły jest w rzeczywistości, bo dotychczas może żył w przekonaniu, że jest dobrym człowiekiem, inni są gorsi. Kiedy dociera do niego prawda o nim samym, że jestem złym człowiekiem, chociażby z tego powodu, że ukrzyżowałem Syna Bożego. Mam udział w Jego morderstwie, w Jego zabójstwie. I dlatego jestem zły, moje serce jest złe. Więc opamiętanie to jest pierwszy krok do zmiany twojego życia. Niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. No więc proszę Jezusa, aby oczyścił mnie z tego zła. I tak jak Jezus pokazał, kiedy przyszedł do Jana Chrzciciela, zanurzył się w rzece Jordan,
tak ja idę w Jego ślady. I proszę Kościół, aby mnie ochrzcił, zanurzył, aby moje grzechy zostały odpuszczone. I na to przychodzi Bóg i obdarza mnie Duchem Świętym. I to obecność Ducha Świętego w moim życiu powoduje te wszystkie zmiany. Ci ludzie stali się tacy właśnie dlatego, że zamieszkał w nich Duch Święty i przemienił ich od środka. Oni nigdy nie byliby w stanie dojść do takiego efektu końcowego o własnych siłach. Nikt tego nie potrafił, ale to się stało, ponieważ weszli na drogę zbawienia, przeszli tą drogę, skorzystali z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, napełnieni zostali Duchem Świętym i są ludźmi, o których tutaj przeczytaliśmy. I ta droga jest aktualna jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj każdy człowiek może się opamiętać w swoim życiu, odwrócić od wszystkich dotychczasowych przekonań, poglądów, wierzeń, zwrócić do Jezusa Chrystusa, poprosić Go, aby obmył jego grzechy, aby usunął to złe serce winne śmierci Zbawiciela i w to miejsce dać nowe serce pełne Ducha Świętego. Jeszcze dziś jest ta droga dostępna. I teraz, kiedy podzielimy się tym chlebem i tym winem, które jest taką osią chrześcijaństwa, wszystko w chrześcijaństwie skupione jest na krzyżu. Wszystko. Nie możemy o tym nigdy zapomnieć. Dlatego na każdym spotkaniu przypominamy sobie o ofierze Jezusa Chrystusa. Na krzyżu popularnie uważa się, że Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy i zapłacił za nasze grzechy. Większość ludzi tak myśli o krzyżu. Ale to jest trochę za płytko. To jest tak, jakbyś był człowiekiem o słabej orientacji ekonomicznej i natychmiast popadł w długi. Tak? Nie potrafisz obchodzić się z pieniędzmi, brakuje ci rozumu, brakuje ci wiedzy i natychmiast po osiągnięciu dojrzałości popadasz w długi i do końca życia jesteś zadłużony i nie potrafisz już z nich wyjść. I często myślimy, że krzyż to jest taka spłata długów, że to po prostu Jezus spłacił te długi, ale to byłoby za mało, bo ty dalej jesteś niemądry i ktoś spłacił twoje długi, ale ty dalej jesteś tym samym człowiekiem nieedukowanym, nieprzemienionym i za chwilę zrobisz następne długi. Więc to nie tak. Na krzyżu Jezus stał się grzesznikiem w moje miejsce. Jest napisane, on stał się grzechem. Grzechy, które popełniłem w swoim życiu, są wynikiem tego, że mam złe serce, że miałem złe serce, że byłem grzesznikiem. Dlatego Biblia nie dzieli grzechów na lekkie i ciężkie, na mniej ważne, bardziej ważne, bo naprawdę ich liczba nie ma znaczenia, ich waga nie ma znaczenia. Bo znaczenie ma to, że produkuje je twoja grzeszna natura, z którą się urodziłeś. I to jest twój największy problem. I Jezus ten problem wziął na krzyż. On stał się grzesznikiem, wziął na siebie twoje złe, twoją złą naturę wziął na siebie. W zamian za to dał ci swoją świętą naturę. On przyjął twoje złe serce, w zamian za to dał ci swoje święte serce. Już nie będziesz zaciągał długów. Już nie będziesz niemądry. Odtąd będziesz prowadził życie wolne od wszelkich długów. Nigdy już więcej nie zaciągniesz kolejnych długów, które znowu ktoś będzie musiał spłacać. I to jest dopiero głębia krzyża. Kiedy Jezus stał się grzesznikiem w moje miejsce,
musiało nastąpić to, co działo się do tej pory w moim życiu. Ponieważ byłem grzesznikiem, a Bóg jest święty i byłem całkowicie oddzielony od Boga. Ponieważ Bóg jest święty, ja byłem grzesznikiem, nie było między nami żadnego kontaktu, bo Biblia mówi, była wielka przepaść między nami. Ponieważ święty Bóg nie może obcować z grzesznikiem. Nawet patrzeć na niego nie może. I kiedy Jezus w moje miejsce stał się grzesznikiem, Bóg odwrócił od niego swój wzrok. Jego ojciec przestał na niego patrzeć. I tego Jezus bał się najbardziej, kiedy w ogrodzie Getseman przeżywał to, co za chwilę miało się stać. Jezus nie bał się cierpienia, które będzie towarzyszyło ukrzyżowaniu. Nie bał się biczowania. Bał się tego momentu, w którym przyjmie moją grzeszną naturę i ojciec odwróci od niego wzrok, bo nie może patrzeć na grzesznika. I tak jak przeczytaliśmy tutaj, to wszystko stało się według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu. Po to, żeby mógł być zbawiony. Taką wielką cenę zapłacił Jezus za moje życie. Doświadczył oddzielenia od Boga, od Ojca, po to, żebym ja mógł się połączyć z Ojcem.